Czy wasi dziadkowie lub pradziadkowie hodowali na wsi kury? To wam opowiem historię. Byłem z rodzicami u wujka. Miał on kilka kur. I raz je wkurzyłem i to porządnie. I uciekałem od nich po całym ogrodzie. I nie mogłem od nich uciec, ponieważ w ogrodzie w samym nie miałem się gdzie schować. A jeśli bym wbiegł do domu, no to by się dobrze nie skończyło. I oby dzisiaj się tak nie stało. Siema, grosyjny CraftCube, witam was w grze o kurczaku. Do dużym kurczaku. Nie wiem, o czym ona tak faktycznie może być, ale dostała nawet swoje DLC. Więc musi być naprawdę dobra. I w sumie cieszę się, żeby ją nagrać, ponieważ po trailerach i po filmach od innych youtuberów, oczywiście nie oglądałem za dużo, żeby sobie nie spoilerować, naprawdę mi się spodobała, więc jeśli pierwsza część będzie dobra, nagram również DLC. I powiedzmy, że jeśli zostawicie pod tym filmem 10 lajków, to możecie się spodziewać kolejnego filmu z ogromnego kurczaka. Nie wiem naprawdę, czego się tu spodziewać. To dosłownie będzie gra o kurczaku, o dużym kurczaku. Nie wiem, kurczaku czy kurze, czy co to tam będzie. Ale to będzie naprawdę z pewnością bardzo interesujące. Kurze stópki. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jakiejś gorszej potrawy w sumie. Już nawet jestem w stanie przeżyć jedzenie ślimaków. Z przyjemnością witam cię w z pewnością najpiękniejszym centrum jakimś naukowym na całym świecie. Będę dzisiaj twoim przewodnikiem. Możesz nazywać mnie sierżantem Corey. Nie wiem tak naprawdę, nie mogę tak naprawdę powiedzieć mojego prawdziwego imienia z powodu zabezpieczeń, z powodu bezpieczeństwa. Ale powiedzmy, że Corey to moje prawdziwe imię. W każdym razie mamy dzisiaj dużo roboty. Jestem pewien, że już zostałeś poinformowany. Ogromny kurczak, pełno śmierci. Tak, to dosyć duży problem. Ale wierzę, że będziemy świetnym teamem. Znam twoją lokalizację, więc wiem, gdzie w każdym momencie jesteś. I jestem tutaj, żeby pomóc. A teraz rozgość się, póki możesz. Będziesz naprawdę głęboko w tym miejscu i obiecuję ci, że będzie to najlepiej, jak to tylko może wyglądać. Goober Research Visitor Center. Centrum dla zwiedzających. Mamy jakieś jedne drzwi tutaj, ale zamknięte. Okej, pierwsza destynacja jest pod nami. Więc spróbuj tam się dostać. Może jakiś vent? Powodzenia. No dobra, zobaczymy. Oczywiście musi być to jakiś sus vent, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Niestety mam zamiast komputera, mam ziemniak, więc... Wow. RGB. Niestety mam zamiast komputera ziemniak, więc musiałem zrobić najmniejsze ustawienie, jakie możliwe. Witamy. Wystawa, chcesz na wystawę. Niestety wystawa jest zamknięta. I mamy tutaj drugie drzwi, staff only. I wybuchające beczki. Moi drodzy, mam wybuchające beczki. Jest vent. Tego właśnie szukałem. Jest zamknięte, potrzebuje śrubokrętu. Czy, proszę państwa, czy to jest może jakiś śrubokręt kanister? Jest to jakiś śrubokręt może? Nie widzę tu śrubokrętu, niestety. Są jakieś zamknięte drzwi. Ale tak, jest śrubokręt, pięknie podkręcamy śrubokręt. Gdyby tak było prawdziwym życiu, to by było naprawdę super. Więcej kartonów, jakieś skrzynki, dziura w ścianie. Te drzwi mi się nie podobają. Ale tak. Zobaczmy, co tu może się dziać. Więc na scrollu się kuca. Hey, I just wanna tell you. Chciałem ci tylko powiedzieć, że musisz być tutaj naprawdę ostrożny. Naprawdę nie powinieneś niedoceniać tego stworzenia. Kiedy go zobaczysz, po prostu uciekaj, schowaj się tam, gdzie nie możesz cię dostać. Dobra, gdzieś wyszliśmy. Tu chyba nic nie musimy brać. Tu są jakieś drugie drzwiczki, które niestety też są zamknięte. Więc możemy mieć mały problem. O! Jest! Jest kurczak! O, zwiał! Widziałem. Bądź ostrożny. Musisz być pewny, że cię nie złapie. Logiczne. O, wyjście. Listen,
Rozumiem, że może to ci się wydać denerwujące, ale są tutaj trzy dźwignie, które musisz pociągnąć. Światełko. I understand how redundant that may seem, but it's all in the name of security. Może tu wejdę. All right, good luck. I'll talk to you soon. Be careful down there. Jestem w jakimś niebieskim pomieszczeniu. Nie wiem, gdzie jest kurczak. Hej, ale to jest dźwignia. Jak jest dźwignia, to jeszcze dwie zostały. No to mega proste. O! Jest! Jest kura! Ale to jest bydle. Ej! Kura patrzy bokiem. Jeszcze mnie stąd wydziaba. W dziabie. To może mnie nie zauważy i pójdę tutaj. W międzyczasie. O, jest went. Jest went jakiś. I coś świecące. We just moved Sebastian into the red cell while work continues downstairs. I know he isn't really a human, but the things they do to him, they're horrible. Słyszę go. It's like growing up in prison, but worse. He's got no friends. O, tu jest. I honestly don't know why Eric is doing all of this to him. At least he has an education. But even then, I think it's just for the sake of testing. So what if he's genetically modified? A human's a human, right? Okej. O, tam był. To w międzyczasie może tu się dowiem, co jest. Klucz! Jest jakiś klucz. Jakiś klucz. Nie wiem, do czego to może być. Ale z pewnością się przyda. Tylko nie wiem, gdzie jest kura. Gdzie jest kura? O! Jest! Boże, jak to głośne jest. Jaki ty jesteś głośny, przyjacielu. O, poszedł tam. To zobaczmy, co jest tutaj. Dobra. Nie spotkam go tu. Aha, już tu byłem. O nie, bo on tu wraca teraz. Cześć. O. Dobra. Nie zatrzymał się, więc mnie nie zauważy może. Tu są jakieś drzwi. Może je zamknę ze sobą. Jakbym nie miał zauważyć. O kurde, o kurde. Jest kura. Hu! Dobra, lecimy. Tu mnie nie znajdzie. Tu jest zamknięte! Czemu się wenty naprawiają? On leci. I to leci solidnie. Ej, halo, panie kolego. On by tu włożył głowę, gdyby chciał. Mógłby mnie tu zjeść. I to ze smakiem. Musimy poczekać, aż przejdzie. Nie patrzyłem, co jest tam w czym czerwonym. A tu może być ciekawe. Tylko... O, no właśnie, jak on się obejrzy, to jest pozamiatane. Więc musimy być szybcy. To jest otwarte. A to nie było otwarte. Halo? Ej, nie. Coś stąd wyszło, coś tu było, pamiętam, takie czarne, jakby się działo w rogu. A kura wie. Kura widzi, kura czuje. Ale ma zmienioną ścieżkę patrolową i teraz idzie tam.
Więc jakbyśmy się pośpieszyli, to można zobaczyć, co jest tutaj. O, już go słyszę. Pewnie będziesz tutaj, nie? Tu będziesz szedł. Jesteś. Piękne nóżki. Kurze stópki. Jak się obrócił półokiem. Dobra, czy jest tu coś, co mnie może zainteresować? O, tu jeszcze nie byłem. Jakieś światła. O. O, wyjście! Wyjście, mogę wyjść. Dobra, nie złapie mnie już. Stodoła. Następny poziom nazywa się Stodoła. Cooper. Kurczak ma na imię Cooper. All right, you made it. Nice job. Dotarłeś, dobra robota. We're getting closer. Jesteśmy coraz bliżej, po prostu kontynuuj. Dobra. Może pójdę w lewo. I tu jest kolejny magnetofon jakby. This is Mrs. Lawrence, Sebastian's new teacher. I am here with a progress report. He's coming along very nicely. He's improving in practically every way. Reading, writing, and speaking. I do have one concern. He seems to have scars on his body. I don't mention this in an accusatory way. What happens when I'm not here isn't any of my business. Coś tam przyjdzie. I just thought I would bring it up in case they were self-inflicted. I'll be back next week. Czy to było? Co minąłem? O, winda. Jakaś. Chyba drewniana. Nie podoba mi się ten dźwięk. Nie podoba mi się, że jest tu ciemno. O, kolejne. Nie chcę tu być już. Nie podoba mi się ten taki motyw. Tego drewna całego. Holy moly. Square 07. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Jakieś światło tam jest? Według mojej mapy wyjście z tego miejsca jest zablokowane i nie możesz go otworzyć ze swojej lokacji. Musisz się tam dostać, gdzie to niebieskie światło jest, czyli to, co mówiłem właśnie. I winda powinna ci pomóc. Znajdź wyjście do niebieskich światełek. Czy coś jest tutaj, w tym miejscu? I tu brakuje tego. Mam nadzieję, że tu kurczaka gdzieś nie ma. Oby. Jesteś tam. O kurde, widzi mnie. Ha! Poszedł tam. O, i zgubiłem go. Tu sobie pójdę. Mogę tu przejść? Nie mogę tu przejść. O, ale tu mogę. Nice. Troszkę gra mi cięła, więc sobie wyłączyłem cienie. I... może będzie lepiej. Jest kura. Kura idzie. Może mnie nie zauważy. Siema. Tak, tu jestem. No. A, ciepło, zimno. Chcesz się pobawić może? Poczekam, aż Cooper przejdzie w tamtą stronę. No nie, w tą stronę miałeś tam iść. Kuro.
kuro, czemu mi to robisz? Jakby... Tak myślę, że jakby tu się postarał, to by się zmieścił. No? Co, przejdziesz tu? Jezu, jak się spojrzał! Kura patrzy bokiem. Dobra. Teraz można grać dalej. Jeśli on mnie tu nie zauważy, albo się nie cofnie. A z drugiej strony, jakby się cofnął, to w sumie nawet lepiej, bo ja miałem tam iść właśnie. Lecę. Lecę. Nie dosięgnie mnie. Dobra, nie dosięgnął mnie. Gdzie to może być? Dobra, nie ma go tam jeszcze. O, jest! Mam to. Nice. To teraz tylko trzeba tam zanieść. Uważając na Coopera. On tu niestety jest. Tu też jest. Cooper jest wszędzie. Cooper to życie. Chcemy zobaczyć tą grę. Ale z jakimś innym zwierzęciem. Z shopem. O. Giga shop. Myślę, że tędy byłoby lepiej spojrzeć, co będzie robił. O, tam gdzieś zawędrował, to go szybko wyminę tutaj. Nie widział mnie! Nie widział mnie! Ha! To jest czasowe. A nóż się uda? Ajajaj. Kurde, liczyłem, że zdążę. Liczyłem, że zdążę. Nie żyjesz. Umarłeś. Może jakiś zapis? Coś? Ten teges? Jest! Jest save. Poczekam. Poczekam. Zdążę. Zdążę! Nie zdążyłem. Ja nie mogę. Super. Poszło z farszem. Czekam, może jak wyjdzie do drugiej szopy. Chyba, że tam nie wyjdzie. Teraz bym w sumie zdążył, ale zmarnowałem już okazję. Tak, i on tu wraca. Stanął tam. No kurde! Ale kit. Poszedł. Idź, 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 idź. Ja pierdolę. No po prostu nie ma opcji, że zdążę tak. Razem się uda. Jest! Udało się. Trzeba było go sposobem zajść. Lecimy. Lecimy, oglądam. Oho! Przebił się. Siup do dziury. Do większej dziury. Super. Naprawdę kapitalnie. Zero. O. Cześć. Nie jestem tym, kim myślałeś, że kim myślałem, że jesteś. That doesn't mean you're different. What exactly are your intentions? Jakie są twoje intencje?
Are you lost? Are you looking for a way out? Or are you here to hurt me? Right? I want you to stay away. And I really don't think you understand what's going on here. I was able to break free and escape. None of you humans were strong enough to stop me. Others weren't so lucky. They weren't strong enough. But I saved them. And I killed everyone that got in my way. And I won't stop at you. Okay. But for now, just open that door, and I'll give you your freedom. Now, okay. Promise me that you'll leave. Got that? Spoko. Never come back. Yo! Yo! Hey, what are you doing? Don't kill yourself yet. Yo. I mean, wait. Wait a minute. How did you get here? From where you were, it should be impossible to... This is really strange. You shouldn't be down here. We could work with this. Just hang tight. Oh, and if you find any sort of tape recorder, please do not play it. There's a lot of confidential information down here. Jakieś tutaj baraki widzę dla ludzi. Tutaj też taka winda. To będzie trzeba zblurować. This is Eric's audio journal, day 561. Today marks the 20th anniversary of Sebastian's birth, the product of Project Rebirth. Okay. The world's first genetically modified human. Ciekawe. It can read, write, and even speak. It's incredible. The pinnacle of our discoveries. We still haven't revealed it to the public. We have to wait. The more tests we can do, the better chances we have of improving it. We just need more testing. But it isn't perfect. It isn't. And we will reattempt Project Rebirth within the next 5 years. I don't care what the executives say. I don't care what the doctors say. I don't care what the mother says. We will get this right. Ciekawe. I nie podoba mi się ta muzyka. Zamknięte. I kolejna jakaś dwójka drzwi. What? O, winda. Dobra, leci. Zdążę. Jest, na styk! Na styk zdążyłem. Idealnie. O, tutaj. I kolejna czarna dziura. O, i też spadłem. Również po raz kolejny. Kto to taki? I don't mean to scare you. Nie wiem, czy straszyć. We are not different. My nie jesteśmy różni. Sebastian. O, to jest Sebastian. That's what they've always called me. O kurde. You. I've been following you. I've to ty byłeś listening. Tam. I know that you don't work here. You are oblivious to what's really going on. No trochę tak. I've heard your radio. That voice. No. I know him. He's not who you think he is. His name is Eric. Ah, czyli Corey to Eric. This place. He's the one that has caused us this pain. Eric is evil. He is a monster. Jest nikczemny, jest potworem. And he wants to cause more I chce pain. Powodować więcej bólu. You and I. My.
We can stop him. Możemy go powstrzymać. Otherwise, he is going to Albo kill on us. Zabije nas obydwu. Eric's using you, and he'll kill Eric cię wykorzystuje i cię zabije. You've seen too much. Widziałem za and dużo. The chicken. He wants the chicken. That's why he sent you, right? The chicken's name is Cooper. I doubt he told you that. No. When Cooper broke out, he saved me. And now, Eric wants to capture him again. He wants to cause more pain. I've got a plan. I'll save us. You just need to lure him down here. Okay. Just follow his instructions. I'll save you. Nie wiem, czy powinniśmy mu wierzyć, ale myślę, że zaufamy losowej postaci. Kolejne jakieś coś. O, checkpoint. So I figured it out. Okej, już wiem. This place has gas pipes running behind the walls. To miejsce ma różne rury z gazem w ścianach i jeśli uda nam się dać tam gaz zasypiający, to możemy sprowadzić kurczaka bez uszkodzenia go. I oczywiście ty też zaśniesz. Ale mogę cię obudzić, proste i zwięzłe. I w tym stopniu to nasz jedyna opcja nasza. Simple enough. If this is the last time we speak, before I wake you up, of course, then I'll just say it's been a pleasure. Podejrzane. Kurak. Kurak tu jest. Gaz release. Ale nie ma gazu w rurach jeszcze. I on tam wraca, nie chcę, żebym tam wrócił. Halo? Pani kuro? Czekaj, poczekamy tu na niego. Idzie. O, nie goni nas już. Co tu jest? Kurczaki, czy ma tu być? O, coś zadzwoniło. Jakiś... koryta... Shit! Spadłem. To też trzeba zablurować. Bo on tu nie szedł. A chyba tu będzie szedł. Słychać go już. Bo zaraz co będzie. Jest. Wszedł tu. Wszedł tu. Dobra. Jeszcze, kurde, nie ma wychylania. O! Widzi, właśnie? Nie ma wychylania. I wyszedł. To by już tu był. No, mógł nas zauważyć. O, o to chodziło chyba. Czy stąd wyjść, bo się na niego nie doczekam. Jest. Muszę go przesłuchować. Serio? Jakie to jest upierdliwe. W końcu. No, serio? Teraz? 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 Będę szedł za nim może. Ha ha ha!
Tu jest ta pułapka. Sobie przejdę tu. Jo. Panie kolego. Po co te nerwy? Super, jeszcze więcej ptakaczów. Co? Lecę. Ale nie wiem gdzie. Kuźwa, zawróciłem. Co to? Per Eric's instructions, we must execute the 43 newly delivered pigs. He says they aren't pure enough, or something. Order more. He's also requesting that we produce more rat embryos of type 16. Also, just a reminder to perform the usual nightly cleaning routine. You forgot last time. Clean the bloodied machinery, sweep the floors, and dust off the bones and deposit them in the bag. Oh, and that Sebastian kid. He's not affected by the sleeping gas. Eric. Kura. No. Serio? Akurat teraz? Nie no, czy ja się wracam? Nie wracam się! Jest! I zdążyłem do tego. W końcu. Yes, thank you. Ja też dziękuję, bo naprawdę jestem zmęczony. Miejsce podskoczy na koniec. Lol. Czy to koniec? Proszę. Już? Tak? Koniec? Thank you. I never actually learned your name. Not that I needed to. Nigdy nie poznałem twojego imienia w sumie. Nie, że potrzebuję czy coś, albo czymbym chciał. You did well as an intern, and I'm sorry I had to end this way. Dobrze sobie poradziłeś, ale szkoda, że to musi się tak skończyć. Ale poświęciłeś swoje imię w imię nauki. What? Eric. Oh. How did you? It's over, Eric. Crossover. It's over. Please, don't. Please. Yeah. Poszło. Z farszem. Co będzie dalej? Nigdy nie byłeś wart. For you. Nigdy nie byłeś wart przebaczenia. I'm so sorry. A co do this ciebie jestem. A co do ciebie przepraszam, że World ciebie na ciebie nie zasługuje. So much more. A ty zasługujesz na wiele więcej. Chyba kurczak właśnie poszedł. Co teraz? You're safe. Jestem bezpieczny. I killed Eric. He's gone. Zabiłem Eryka, już go nie ma. Już nie może nas więcej krzywdzić. Coopera też nie ma. It's better this way. Tak jest lepiej. He was filled with too much pain and anger. Za dużo w nim było bólu i zła. Going to return to normal. Nigdy by nie wrócił do swojego normalnego stanu. Zasługuje na spokój. For the first time ever, po raz pierwszy jestem wolny. You and I, we share ty i ja dzielimy coś specjalnego. We are human. Jesteśmy ludźmi. I am human. I. Co mu się czerwone zrobiło? What? I am human. Okay. Czyli w sumie nie przeżył nikt.
kurze stópki. No to to chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka i suba, bo jesteśmy blisko 100 subskrypcji. A na 10 lajków, jeśli wam się oczywiście spodoba, mogę nagrać dla was DLC z tej gry. Może będzie ciekawe. A póki co, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.